Cześć, jestem Karolina Miller, jestem studentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dziś rozmawiamy z Karoliną Miller, studentką AWFIS Gdańsk, zawodniczką klubu sportowego AZS AWFIS Gdańsk, reprezentantką kadry narodowej seniorek judo, wielokrotną medalistką Pucharów Europy i Świata. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich. Karolina, opowiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z judo. To jest dosyć fajna historia, ponieważ zaczęła się odkąd pamiętam. Już w brzuchu mojej mamy, kiedy prowadzała moje rodzeństwo na zajęcia judo, pierwsze kroki stawiałam na macie, także całe życie jestem tutaj, w tym miejscu, gdzie nagrywamy. Dlaczego ta dyscyplina sportu Cię zafascynowała? Czy od razu wiedziałaś, że to będzie coś, co będziesz chciała robić przez całe życie? Myślę, że tak. Jakby miałam wzorce u mojego rodzeństwa. W mojej rodzinie zawsze było judo, więc to było nakierowane. A że bardzo mi to sprawiało przyjemność i jest to niesamowita dyscyplina. Cały czas, mimo tego, że trenuję 16-17 lat, to cały czas jest rozwój. A jakie są cechy najważniejsze w tym sporcie? Takimi głównymi cechami, którymi musi być obdarzona osoba, to jest przede wszystkim systematyczność, ciągłe dążenie do celu, takie samozaparcie, że jeżeli jesteś osobą systematyczną i nieważne, czy trenujesz bardzo mocno, czy raz ci wyjdzie, raz ci nie wyjdzie, ważna jest systematyczność, dążenie do celu. Czy udaje Ci się połączyć studia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z Twoimi treningami? Oczywiście, że tak. Jestem bardzo wdzięczna uczelni, że jednocześnie mogę studiować i trenować i rozwijać się w sporcie, w tym, co kocham. Masz dopiero 22 lata, a słyszałam, że otworzyłaś już własną szkółkę judo. Czy to prawda? Tak, to prawda. Otworzyłam swoją szkółkę. Otworzyłam swoją szkółkę dla dzieciaczków w Kościerzynie. To taki duży krok dla mnie też. Jednak duża odpowiedzialność w roli trenera, ale kocham to. Całe życie spędziłam na macie i chciałabym przekazać zawodnikom, chciałabym przekazać im to, czego ja się nauczyłam. Głównym takim moim też założeniem jest, żeby otworzyć im furtkę, tak mówiąc przysłowiowo. Jeżeli oni są w Kościerzynie, to jest za Gdańskiem, jest to godzinka drogi. Dla nich takie rozwój sportowy daje im dużo możliwości, żeby potem pójść do liceum, na przykład tak jak ja byłam w szkole sportowej. Na pewno dużo łatwiej im będzie pojechać do Gdańska, mieszkać w internacie. Mają możliwość rozwijania się dalej jako sportowiec. Mają możliwość potem, na pewno jest im łatwiej przyjść na naszą uczelnię, na AWF. Są przygotowani, tak? Więc daje dzieciakom możliwość rozwoju się, nawet tym jakby z wioski. Uważasz, że takie zajęcia judo dużo wnoszą w życie? Czy w czymś Ci pomogły? Jak najbardziej. Ja przede wszystkim kocham dzieci, tak? Mogę spędzać czas z dziećmi cały czas. Wniosły dużo w moje życie, ale też to wiadomo, że ciężko być jednocześnie zawodnikiem i trenerem. Na pierwszym planie stawiam siebie jako zawodniczkę i chcę się rozwijać w judo cały czas. A praca to oczywiście angażuje się również bardzo mocno w pracę, ale to tak małymi kroczkami do przodu. Już za tydzień wybierasz się na Puchar Świata do Pragi. Jak idą przygotowania? Dobrze, właśnie muszę zacząć robić wagę. Dobrze, właśnie zmieniliśmy troszeczkę treningi. Treningi są bardziej intensywne, ale jest krótszy czas treningu. Myślę, że będzie dobrze. Czuję się bardzo dobrze, także... Co z tą wagą? O, z tą wagą to bywa różnie. No jak w życiu każdego judoki, tak? Istotne jest trzymać swoją kategorię wagową. Czasami ta waga podskoczy trochę wyżej, czasami trzyma się.
Mi akurat troszeczkę teraz zostało, żeby zgubić troszeczkę wagi, ale to akurat taki. Jak zrobię wagę, to takie wisienka na torcie. Już potem. Słyszałam, że lubisz gotować. Ojejku, uwielbiam gotować. Tak, gotowanie bardzo sprawia mi przyjemność. Gdy mam wolny czas, to gotuję. Ciasta słone, słodkie, przekąski, wszystko. Też jak każdy sportowiec, lubię dobrze zjeść. Super. Jakie jest Twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Na dzień dzisiejszy wiem, że na dzień dzisiejszy jestem tego świadoma, że Igrzyska w Tokio w 2021 roku nie są w moim zasięgu, ale celuję w Paryż 2024 i wierzę w to mocno, wierzę w siebie, że jestem w stanie tam pojechać, powalczyć. Trzymamy kciuki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.